Papuch właśnie nakłada jedzenie dla Dziudźka, ale Dziudziek wybrał Maszkę. A tak w ogóle to hejka, witajcie na moim kanale. Zapraszam was do obejrzenia kolejnego mojego filmiku. Tym razem piątkowego. Mamy dzisiaj piątek 20, nie tak jak ostatnio piątek 13. Mam nadzieję, że nic się złego wam nie przydarzyło odpukać. I właśnie jesteśmy po pracy. Przyjechaliśmy dopiero, ściągnęłam soczewki dosłownie, bo już nie mogłam patrzeć przez nie i mam okulary. Moja broda wygląda jak wygląda, ale z dobrych wieści to mam jeszcze wam do przekazania taką, że od przyszłego tygodnia, od piątku, nie musimy już w pracy nosić masek. To jest piękne, cieszę się bardzo i mam nadzieję, że to wszystko dojdzie do siebie i będzie to ładnie wyglądało za jakiś czas. I nie będzie się nic tam zaogniało pod tą maską już nigdy więcej. You used to call me sweetheart. It was different when we first met fast car. With your hand on my head rest, wow. Your voice was my favorite sound. Oh, but now you say you miss me. Haven't seen you in a while since you did what you said you would never do. Mówię okej, okay. Nie będzie to nie. Czas na prezenty z Polski. Czas na prezenty, no oczywiście. Dzięki. Co ciekawe, tutaj tych Always Sensitive nie mogłam znaleźć. To jest najciekawsze. O, Dziudziek jest już za tobą. Chyba się przyzwyczaił trochę do ciebie. Halo, to jest taki najpiękniejszy. Poza Maśką. Piękne łapki. O, proszę, jaki zapas. Proszę ja ciebie. Pięknie. Proszę ja cię. Ups! No musisz się schylić. Proszę ja ciebie. Proszę ja ciebie, kolejna. O, dziękuję. Tylko ja ją przeczytałam i no, lepsza ma opinię. Uważam, że nie zasługuje na tak dobre. Aha. No nic, ale zobaczymy. Ona po prostu mówi, referuje taki tylko w bardziej interesujący sposób niż encyklopedia, ale ona referuje różne gatunki kotów, jak one żyją. Aha, okej. Okay. A te książki ci przywiozłam, o! Żebyś sobie je przeczytała. One są akurat do oddania, proszę ja ciebie. Dzięki! Do oddania, do wiecznego oddania. No nie do oddania przy pierwszej możliwej okazji. Są jeszcze ciuchy dla Krysi. Jakie są ciuchy? No mama mi dała ciuchy, że... Co było jej dać ona... Ajdziej. A to powiesicie na wieszaku czy coś, żeby to się nie mięło? Co tu masz w tej foremce, Paulina? To jest lasagna. Lasagna. Ja do lodówki się zaraz. Tak, tak, tak. To jest... O! Proszę, dziękuję. Prezent dla ciebie. Takie prezenty to się rozumie. Givenchy. Piękny. I to jeszcze jest prezent dla ciebie. Dziękuję. OMG, ale cute. Niestety jest 35 ml. Idealny. Rodzicom mamie Bogdana się pomyliło i kupiła, miała być. No pamiętam jak mówiłaś, ale jest super cute. Uważam, że jest idealna wielkość jak dla mnie. Tu jest sztopka do włosów. No chyba nie mam więcej rzeczy dla was. Dzisiaj na śniadanie mieliśmy naleśniki z dżemem, to jadła moja siostra i facet z sosem wiśniowym, ja z kolei zjadłam z ketchupem i z ostatnim placerkiem sera. O, dotknęłam łapkę i nie zareagował. Ale już nie będę denerwować, już nie będę dotykać. Zaraz wybieramy się na zakupy do Rewe, bo z wiadomych przyczyn wczoraj nie udało nam się tego zrobić, no bo
po pracy praktycznie zaraz kurs, po kursie przyjechała moja siostra i poszliśmy do tego maka i później było jak było, byliśmy padnięci, więc poszliśmy spać od razu i nie było opcji. Zresztą tutaj sklepów u nas w pobliżu nie zauważyłam, żeby były jakieś całodobowe, tak jak wcześniej w UK, tego nie było tutaj, nie ma w okolicy, więc lipa z jednej strony, ale z drugiej strony ma to też swoje zalety, więc jedziemy teraz, także to będzie nasz mega interesujący plan na dzisiejszy dzień. Plus wybieramy się do DM, do drogerii, bo chciałabym parę rzeczy wziąć. Co prawda jeszcze wypłaty nie było, za tydzień będzie. Plus mamy w planie iść do restauracji na 15, w której też jeszcze nie byliśmy, więc pójdziemy tam pierwszy raz i zobaczymy jak będzie. Zamierzamy tam parę godzin spędzić i trochę pojeść, więc myślę, że będzie przyjemnie. Tapeta przykryła dosyć mój trądzik, z czego jestem zadowolona. Więc nude malina, tam mój facet z moją siostrą o czymś gadają, pewnie mnie obgadują, ale nie zwracajmy na to uwagi, bo nie ma sensu. Pogoda się znacznie pogorszyła, bo jest zimno, pochmurnie i tak jakby na deszcz się zapowiada, ale nie wiem, czy będzie padać, wypuszczalnie tak. W każdym razie ostatnie 3 dni były tak upalne, że żyć się nie dało, oddychać się nie dało i było strasznie lepko, ale też wystąpiły 2-krotnie czy 3-krotnie nagłe, mocne opady deszczu, katastrofalne wręcz i takie szybkie, więc tak było. Nie wiem, czemu oni się za mnie śmieją, ale nie. Są bardzo niedobrzy i nie lubię ich w tym momencie strasznie i myślę, że sama pojadę na zakupy. Podsiadłaś mnie. I to są nasze żywieniowe produkty na cały tydzień za 153. Z czego część rzeczy jest dla mojej siostry, w tym m.in. jedna z czekolad pistacjowych, jedna z czekolad kokosowych. Edycja letnia, co roku ona tutaj jest, jest super dobra. Kupiliśmy też parę rzeczy na dzisiejszy wieczór, czyli krakersy, chipsy, bo czemu nie? Wzięłam też trochę mrożonek, w tym ulubione swoje truskawki mrożone i 2 mrożonki warzyw na szybkie obiady, bo są super smaczne i to są curry. Wzięłam również promocji pomidory, mój facet wziął sobie mleko, mięso mielone, nektarynki, jabłka, winogrono, wędlina dla mojego faceta, serki wiejskie, syrop wiśniowy. Mój ukochany lód z rewe z dużą ilością białka. Jest przepyszny, polecam każdemu. Jest chyba najlepszy z całej serii. Jagody, moje ukochane guacamole. Wzięłam też 2 makarony. Ten jest z soczewicy czerwonej. I ten jest z, jak to się nazywa, ciecierzyca. Wzięłam też swoje ukochane jogurty białkowe. 4 sztuki, bo były w promocji. To są mojego faceta. Wzięłam też takie 2 z soi, żeby sobie urozmaicić, plus arbuz. Arbuza pierwszy raz jadłam jakieś 2 tygodnie temu i był super słodki, więc uznałam, że wezmę teraz na niedzielę myszki do pracy. I ciasteczka dla mojej siostry, dla mojego faceta. Ostatnio ukochane batoniki mojego faceta, kurczak na dzisiejszy obiad, moje ulubione mleka migdałowe. Uwielbiam je, bo codziennie po pracy lubię sobie robić mrożoną teraz kawę i nie wiem czemu, ale smakuje mi najlepiej właśnie z tym mlekiem, a nie ze zwykłym. Plus jajka, nie wiedzieć czemu mój facet wziął tej firmy, nie wiem. I bardzo dobre wegańskie kiełbaski, co prawda nie są tak smaczne jak te z Richmond'sa, a nie, chyba pomyliłam firmę, tak mi się wydaje. No nie wiem, czy to jest tak, co jadłam ostatnio, chyba nie. Ale w każdym razie te z Richmond'sa były nie do pobicia, no ale to też są ok, chyba. Tak mam nadzieję, że wziąłam dobre. Tuńczyk na promocji. I co jeszcze? No sery. Standardówka, jednym słowem. Myślę, że na cały tydzień nam starczy. Na pewno. Mój facet był w piekarni, kupił nam po latte macchiato i po naszym ulubionym ciasteczku jabłkowym do kawy. Więc się teraz stołujemy, jest koło 12 i zaraz wam pokażę, co kupiliśmy w DM-ie.
Najwyżej wyciszę dźwięki. Mogę się zachowywać w sposób naturalny dla swojego gatunku. Zależy, co rozumiesz przez naturę. Czytała Krystyna Czubówna. No właśnie o to chodzi. Jak coś mi się spodoba, to mi się spodoba i to zostawię, a jak nie, a bądź coś niesensualnego, to wtedy to nie spodoba. Albo powie to tylko moja siostra. No, pani mecenas. To jest tym wszystkim najlepsze. No, ręcznik pragnie słupki. Bo połączyłem kaloryfer w łazience. I na pewno wysysz. Wiesz za co? To stałaś teraz? Czy mam oficjalnie powiedzieć za co? No za co? Za to, że paluchy od lukru moją wypraną skarpetkę wytarłaś i wrzuciłaś za kaloryfer. Co? Tak! Nie. Tak! Ja to za to miałeś? Patrz, pokażę ci jak to było, bo ja no, nie patrzę co robisz, nie? A ty tak, zobacz, zobacz co robiła, zobacz. Paulina, zobacz co zrobiła. Siedzi tak, je, tu paprasa. Moją skarpetkę, nie spojrzała nawet, moją skarpetkę i rzuciła, nie? Nie! A później wzięła ścierkę dopiero. Tak, bo widziałem, patrzałem się. Wydałam się w ścierkę. Patrzałem, co robisz. Chciałem wyciągnąć. Nie, przepraszam, co ci to jest czysta skarpetka, czy czysta, wyprana z ręcznikami. Nieprawda. Jest, nagrało się na taśmie. Widziałem. Na taśmie wszystko, czystą skarpetkę. Darła z tym paluszki. Telewizja kłamie. Byliśmy w DM-ie i wydaliśmy 6 dych, w tym też są zakupy mojej siostry, więc żeby nie było, to to wszystko na mnie idzie. Moja siostra wzięła sobie zapas miliona żeli pod prysznic i są to Dusch Das o zapachu magnolia. Tutaj mamy 2-3 paki, tutaj widzę jeszcze 2. 3 magnolia i 3 brzoskwinie, w sensie 3 razy 3, 9 i 3. Okej, okay. Wzięła sobie też płyny do płukania tkanin. Raz, dwa, trzy, cztery. O, Dziudziek nie przeszkadza, ewidentnie, jak zawsze. Dziudziuś, ej, bo zwalisz mi tutaj, idź już sobie. Idź już. O, dziękuję. Kolejny 3 pak. I wzięłam sobie gąbki pod prysznic, bo lubię używać gąbki. Wzięłam również chusteczki higieniczne. Wzięłam dla mojego faceta 2 dezodoranty z Rexony. Wzięłam również sobie 2 dezodoranty, również z Rexony. To jest chyba moja ulubiona firma, jeśli chodzi o antyperspirację. Ja nie wiem, czy oni się tam w tle śmieją ze mnie, czy nie. Egal. W każdym razie taka zabawna historyjka przy kasie. Już pani nas kasowała i w ogóle praktycznie. I mówi, no ale pani wzięła tester. Bo tam w DM-ie mają też testery dezodorantów, co mnie zdziwiło w sumie, bo nie spodziewałam się tego. W Rossmanie tego nie widziałam, więc moja siostra poleciała od razu wymienić ten tester na normalny dezodorant. No i trochę się nabiegała, ale w końcu inna pani jej pomogła, więc udało się. I to miało być zabawne, tak naprawdę mówiąc. Waciki, gładki, jakby podpasek było mi mało. Do tego wzięłam też odżywkę z Pantin bez silikonów. Wzięłam również pędzel do brwi, ponieważ swój zgubiłam wczoraj. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie on jest. Dzisiaj pożyczyłam od siostry, ale żydziła mi i po prostu powiedziała, że nie da mi go, więc musiałam sobie kupić i kupiłam jakiś tanie za 2,50. Do tego wzięłam sobie takie gumki mini do włosów, przeźroczyste i zamierzam się nimi pobawić. Plus jest jakaś wersja limitowana pomadek z Labello i wzięłam sobie jedną w odcieniu nude i jedną w odcieniu różu. Do pracy będą idealne, bo jak wiecie, lubię takie pomadki. Znalazłam również z Balei chusteczki antybakteryjne do twarzy. I uznałam, że muszę je wziąć, bo nie wytrzymam, więc wzięłam 2 opakowania. Do tego wzięłam również żel do mycia twarzy z cynkiem i salicylowym kwasem. Będzie idealny do mycia twarzy na rano. Wzięłam również, nie wiem jak to się mówi, takie naklejki na sywki. Do tego wzięłam również spray chroniący przed temperaturą, bo jak wiecie, mam jeszcze prostownicę i
uznałam, że trzeba zainwestować, a to było super tanie i chroni do temperatury 220 stopni. Widziałam też dużo droższe tego typu kosmetyki, ale firmowe, ale uznałam, że skoro tamte chronią do 220 czy 30 stopni i ten również, to wezmę to. Wzięłam również krem do rąk dla siebie. O, pokażę z bliska, bo ja zawsze mam problem z tym pokazywaniem. I dla mojego faceta wzięłam Sensitive. Nie żeby on był jakiś sensitive, ale wzięłam. I wzięłam również, o, papierek mojej siostry. Trzy batoniki proteinowe, moje ulubione. Bo tam były. I to mnie zaskoczyło również pozytywnie. Ogólnie ten sklep jest ogromny. Mogłabym tam dużo, dużo kupić i dużo dłużej siedzieć, ale czas nas gonił, bo były mrożonki już kupione w Rewy. No i to wszystko, jeśli chodzi o ten mój mini haul plus haul mojej siostry. Masakra. Zamiast walizkę pełną pamiątek i ubrań będzie mieć walizkę pełną żeli pod prysznic i proszków do prania, bo zamierza jeszcze sobie kupić proszki. Wróciliśmy, naprawdę świetne miejsce wybrałam, było mega, super żarcie, świetna atmosfera, fajna muzyka i no super spędzony czas. Teraz myję makijaż, bo już soczewki zjęłam, bo ileż można chodzić w soczewkach i będziemy się odprężać, pewnie oglądając sprawy dla reportera, nowy odcinek oraz jedząc chipsy i pijąc cydry. Pokażę wam może te cydry, już mi się język plącze, cydry. Co prawda nie są tak dobre jak angielskie, ale są przyzwoite, bardzo smaczne uważam. I całkiem lekkie, bo 5%, więc miodzio na dzisiejszy dzień. Żebym miał większy brzuch, żebym miał garnitur i żebym miał kawę. Ale patologia. Cały czas wierzyłem, że ona, że się mi to odkręci. Cyk, cyk i już. O Jezus, nic nie potasowałaś tych kart. Dam dychę. Pas. Ja nic. Dawaj ci.